W dzisiejszym odcinku kontynuujemy salonowe zdobienia, które pozwalają wyczarować paznokcie na specjalne okazje albo spełnić oczekiwania tych klientek, które kochają oryginalne paznokcie na co dzień. Czy jesteście gotowe na kolejną dawkę inspiracji? Świetnie, zabieramy się za zdobienia. Wykonamy 3 propozycje, pośród których 2 to bardzo popularne motyle, bestsellery na szkoleniach u Martinez, które najbardziej podobają się kursantkom. Zaczynamy! Zdobienie numer 4. Ornament 2D z odbiciem lustrzanym. Nakładamy jedną warstwę The One, nudziaka okryciu na poziomie 70% i utwardzamy. Następnie nakładamy jedną warstwę Super Matte. Po utwardzeniu przecieramy powierzchnię cleanerem. I mimo, że mamy tutaj do czynienia z topem bez dyspersji, to chcemy się upewnić, że powierzchnia, na której będziemy tworzyć kolejne etapy zdobienia, jest idealnie czysta. Zaczynamy malowanie ornamentów tip-topem. Pamiętajcie, że nie pracujemy wygodnym żelem Arte Brillante, który grzecznie stoi w miejscu, tylko tip-topem, który równomiernie rozprowadza się po całej powierzchni tipsa lub paznokcia, bo taka też jest jego funkcja. W związku z powyższym musimy pracować sprawnie i szybko i nie tworzyć linii zbyt blisko siebie, żeby finalnie zdobienie się nie zlało. Nie jest to najłatwiejsze zadanie na świecie, ale jest to możliwe i wykonalne. I trzeba tutaj zaznaczyć, że nie każdy top hybrydowy nadaje się do tego, aby wymalować nim zdobienia, a tip-top jak najbardziej tak. Chwała mu za to, to jest jego bardzo mocna strona. I chociaż może się wydawać, że ciężko jest wykonać zdobienie produktem bez koloru, to dzięki różnicy błysk mat wszystko wyraźnie widać. Kiedy zdobienie jest gotowe, utwardzamy je, czekamy 10 sekund, aż ostygnie i wcieramy w powierzchnię Glamour Gold. W ten sposób pozyskujemy ornament w kolorze naszego ulubionego pyłku. Prawda, że fajny trik? Miękką szczoteczką pozbywamy się nadmiaru pyłku, zabezpieczamy całą powierzchnię tip-topem i utwardzamy. W ten sposób stworzyliśmy tło, które będzie nam służyć za odbicie lustrzane. Przy pomocy czarnego Arte Brillante oraz pędzelka 004 tworzymy ornament składający się z analogicznych zawijasków, po środku grubszych, a na zakończeniach cieńszych. Przy grubszej linii trzymamy pędzelek poziomo względem powierzchni tipsa, przez co uzyskujemy mocniejszy nacisk. Kiedy chcemy wyszczuplić naszą linię, stopniowo podnosimy pędzelek, aby finalnie ułożyć go pionowo, niemalże na sztorc do powierzchni. Wtedy nacisk jest minimalny. Jakby tego było mało, musimy jeszcze pamiętać o płynnych ruchach nadgarstkiem, dzięki którym prowadzimy płynne linie na okrągło. Jest to nieco skomplikowane, ale wystarczy trochę poćwiczyć i prędzej czy później zacznie pięknie wychodzić. Kiedy zdobienie jest gotowe, posypujemy je efektem Black Snow, kontrolując, aby pyłek przyczepił się równomiernie do całej powierzchni żelu i wkładamy zdobienie do lampy. I ten etap zdobienia również utwardzimy przez 60 sekund, aby mieć pewność, że żel w połączeniu z czarnym pyłkiem dobrze, dokładnie, idealnie się spolimeryzował. A teraz możemy podziwiać nasz ornament 2D z odbiciem lustrzanym. Zdobienie numer 5 – syrenkowy motyl. Pokrywamy paznokcia hybrydą Rose Quartz. To chłodny odcień różu z podtonem fioletu, jeden z klasyków pastelowych kolorów indigo. Tworząc zdobienie, ponownie sięgamy po top hybrydowy Tip Top. Tym razem łączymy go z glasem Eureka, ponieważ zależy nam na tym, aby uzyskać niemalże transparentny odcień różu. I pomimo, że jeden produkt posiada dyspersję, a drugi nie, w tym wypadku można je połączyć i uzyskaną miksturę traktować jako kolor. Następnie dodajemy syrenkę, pamiętając, aby nie przesadzić z jej ilością. I tą mieszanką malujemy pierwszą warstwę zdobienia, kształt skrzydeł motyla. Najpierw nadajemy kontur, a następnie będziemy go wypełniać. Nie musimy podczas pracy zmieniać pędzelka, ponieważ Master Nail Art jest na tyle uniwersalny, że z łatwością namalujemy nim i jedno, i drugie. Folię Mirror w kolorze Mermaid tniemy na malutkie kawałeczki. Nacinamy folię wzdłuż, a potem w poprzek, uzyskując nieregularne kształty. Na wnętrze skrzydełek nanosimy klej do folii transferowych, na której będziemy układać kawałeczki folii. I teoretycznie można by je ułożyć na dyspersji, ale w praktyce lepiej jest użyć kleju, dlatego że wtedy nawet podłużne kawałki folii idealnie, dobrze, mocno, skutecznie przykleją się do naszej krzywizny paznokcia. Pamiętajmy, że nie pracujemy na płaskiej powierzchni, tylko na tworze, który posiada apex i krzywą C. Jak widzicie, folię łapiemy na sondę, ale jeśli nie macie jej akurat pod ręką, to możecie pracować pędzelkiem. Przyspieszymy co nieco, bo aplikacja folii to żadna filozofia. Okej, mamy to. Czas na kolejną mieszankę. Tym razem połączymy aqua gel oraz piksel kopciuszek w proporcji 1/3 pyłku do 2/3 aqua, ponieważ ma większe drobinki niż syrenka. Nakładamy w te miejsca zdobienia, gdzie nie przykleiliśmy folii, wypełniając skrzydełka. Utwardzamy. Nakładamy super mat i utwardzamy. W ten sposób otrzymamy nie tylko efekt matu, ale gładką, wyrównaną powierzchnię, na której wykonamy obrys skrzydełek.
Przygotowujemy sobie artę brillantę w kolorze czarnym i białym i przechodzimy do pracy. Zaczynamy od nieco grubszej czarnej linii i stopniowo ją wycieniowujemy. Zasada jest taka, że im bardziej pionowo trzymamy pędzelek, tym cieńsze linie nam wychodzą. Z kolei, prowadząc pędzelek poziomo, musimy kontrolować to, aby nie dociskać go do powierzchni, tak jakby amortyzować jego ciężar. Pędzelek jest ultra cieniutki, ale jeśli pracujesz nim kilka dobrych minut, to może zacząć opadać, a to będzie mieć przełożenie na grubość kresek. Jak widzicie, kontur zaczęliśmy od zewnętrznej strony skrzydeł i prowadzimy go do środka, nie zapominając o żyłkach. Im bardziej do środka, tym bardziej podnosimy pędzel do góry. Jeśli chcecie, możecie utwardzać już wykonane linie, żeby ich nie zmazać. Tak, to się czasem może zdarzyć. Przechodząc do dolnej części skrzydełek, możecie odwrócić tipsa do góry nogami. Akurat Martinez wygodniej jest pracować jednym ruchem, czyli od góry do środka, niż od dołu do środka. Co zrobić, jeżeli trzęsą ci się ręce? Może na przykład pić mniej kawy? A, i jeszcze jeden bardzo dobry tip od Martinez. Jeżeli w trakcie pracy zaczyna ci się trząść ręka, koniecznie zjedz coś słodkiego i będzie po problemie. Ostatnim elementem czarnego konturu jest tułów, głowa i długie, cieniutkie czułki. Nasz motyl może nie jest najbardziej naturalnie ubarwionym zwierzem, jaki występuje na tej planecie. W końcu zrobiliśmy mu skrzydełka z syrenki. Niemniej jednak należy je wykończyć białymi kropeczkami, dlatego że w świecie natury w taki właśnie sposób wyglądają skrzydełka prawdziwych okazów. Żeby je wykonać, pracujemy żelem Arte Brillante, chociaż tą część zdobienia można wykonać w zasadzie jakimkolwiek żelem do zdobień. Jeśli chodzi o narzędzie, kropki najwygodniej zrobić sondą. Nie zapominamy o białych żyłkach, które umiejscawiamy w różnych częściach skrzydełek, aby uzyskać efekt światłocieni. Pamiętajcie, trzeba dokładnie wyczyścić pędzel, przechodząc z czarnego żelu na biały. Jeśli tego nie przypilnujemy, to nagle może się okazać, że nasze żyłki są szare. A nie, tego nie chcielibyśmy. Całość wykańczamy tip-topem. Zobaczcie, jaki nasz motyl jest ładny. To już nasze ostatnie zdobienie, motyl 2D. Zaczynamy od tła. Nakładamy Big City Life, czyli przepiękną fuksję z kolekcji New York, którą utwardzamy. Docinamy gąbkę na kształt węższy i nieco krótszy niż paznokieć, na którym zaraz będziemy robić ombrę. Pamiętajcie, aby gąbeczka była wycięta równo i tuż przed jej użyciem, aby nie zdążyła złapać brudu. Nakładamy na gąbeczkę czarny Arte Brillante od dołu, po środku mousse żel Amarantello, a u góry kolor tła, czyli Big City Life. Stemplujemy, zaczynając od środka tipsa i przechodząc na boki. Utwardzamy. Nakładamy drugą warstwę produktów na gąbkę, ponownie stemplujemy i ponownie utwardzamy. Po dwóch warstwach mamy już satysfakcjonujące krycie, zatem przyszła pora na wyciśnięcie gąbki. Oznacza to, że nie dokładamy więcej produktu, tylko korzystamy z resztek, które znajdują się w gąbce, aby uzyskać jeszcze lepszy efekt bluru. Nakładamy supermat i utwardzamy. Łapiemy za mus Amarantello oraz pędzelek 004, żeby wykreować kształt skrzydełek. Mus to produkt, którym wykonamy salonowe, wypukłe, delikatnie wypukłe zdobienia, na które również mówi się 2D. Najpierw wykonamy kontur, a następnie go wypełnimy, działając cały czas tym samym pędzelkiem. Pracujemy musem, który ma puchatą konsystencję, więc nie ciśniemy zbyt mocno, ponieważ chcemy uzyskać równą powierzchnię. Jeśli będziemy cisnąć, powstaną nam góry i doliny, dlatego pracujemy pędzelkiem, trzymając go niemalże w powietrzu. Uformowane skrzydełka wkładamy do lampy na 60 sekund, aby mieć pewność, że cały produkt dobrze się utwardził. Wyciągamy na indigowe szkiełko do mieszania aquażel i transparentne hybrydy w kolorze różowym i czarnym. Najpierw mieszamy aqua z eureką, dodając syrenkę pastel pink w proporcjach 1/3 do 1/3 i do 1/3, czyli wszystkiego ma być porówno. Łapiemy za aquarel sting i nakładamy naszą miksturę na skrzydełka. Utwardzamy. Dokładamy czarny glas w górnych i dolnych częściach skrzydełek od strony tułowia, ponownie lekko dociskając pędzel na granicach koloru. Utwardzamy. Wykładamy tip-topa na paletkę do mieszania kolorów. Będziemy nim wypełniać skrzydełka, aby poprzez kontrast matu i błysku jeszcze mocniej podkreślić ich wypukłość. Tip-topa nakładamy aquarel stingiem, którym poprzednio cieniowaliśmy. Aby tip-top się nie rozmył, po skończeniu pierwszego skrzydełka przymrażamy je w lampie i dopiero wtedy przechodzimy do drugiego. Utwardzamy. Czarnym Arte Brillante wykańczamy zdobienie, malując kontury i pamiętając o zasadzie, że zaczynamy od najgrubszych linii i stopniowo przechodzimy do najcieńszych. Jak pewnie zauważyliście, powróciliśmy do pędzelka Master Nail Art 004, którym możemy wykonywać nasze grubo-cienkie linie. I w tym momencie widać, jak fajnym produktem jest Arte Brillante.
bardzo czarny, nie spływa w trakcie pracy, a po utwardzeniu nie trzeba go ani przecierać, ani nabłyszczać. Trzymamy w lampie przez 30 sekund i zobaczcie, po utwardzeniu linie są ostre, wyraźne i błyszczące. I to już koniec naszego odcinka. Jeżeli spodobały Wam się umiejętności Martinez, to wygooglujcie ją albo znajdźcie na Instagramie. Linka do tego profilu znajdziecie w opisie. Tymczasem dajcie nam znać, które ze zdobień spodobało Wam się najbardziej. Czekamy na Wasze opinie w komentarzu. Dzięki za uwagę. Cześć!